Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Dziś zaproszenie do naszego programu przyjął pan Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Szczęść Boże, panie Wojciechu, witam serdecznie. Szczęść Boże państwu, szczęść Boże panu. Spotykamy się w wyjątkowy dzień, Dzień Świętości Życia, zaproponowany przez świętego Jana Pawła II. Panie Wojciechu, na ile aktualne jest to wezwanie do pełnej ochrony życia człowieka, wezwanie świętego Jana Pawła II do nas wszystkich, wierzących, do wszystkich ludzi? No, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ ja mam takie wrażenie, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku bardzo dużo katolików, ale także obrońców życia uważa, że jest wszystko dobrze, już nie musimy nic zrobić, że spoczęli na laurach. Mamy dobre prawo chroniące życie, no i tak to będzie trwało. No, ja przestrzegam przed takim rozumowaniem. Mamy przykłady z Argentyny, mamy przykłady z Irlandii, z Hiszpanii, kiedy to dobre prawo aborcyjne, chroniące życie, zostało zastąpione przez prawo aborcyjne w bardzo krótkim czasie. Obrońcy życia w Polsce muszą być stale gotowi, stale nieść Ewangelię życia, cały czas mówić o wartości życia. I właśnie dlatego został ten Dzień Świętości Życia ustanowiony przez świętego Jana Pawła w 1998 roku. Papież chciał, żeby cały Kościół, społeczeństwo, politycy dostrzegali wartość życia i budzili sumienia. Budzili sumienia, żeby byli gotowi cały czas bronić życia i zachowywali taką no, czujność. Nie tylko świętowali, ale także no, byli do kolejnych akcji czy reakcji gotowi. To ostatnie tygodnie to brutalny atak na świętego Jana Pawła II i w domyśle, bo tak wielu komentatorów wskazuje, atak na to jego nauczanie. Nauczanie również dotyczące przecież świętości życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. No, ja zawsze powtarzam, że święty Jan Paweł II był największym obrońcą życia na świecie. To nie ulega wątpliwości. Jeżeli nie jego nauczanie, to nie odbywalibyśmy tej rozmowy w tej chwili. Mój ojciec w 1980 roku wrócił z Austrii, gdzie był na praktykach inżynierskich. Tam w jednym z kościołów w Wiedniu zobaczył wystawę dotyczącą obrony życia. Ona nim wstrząsnęła, stwierdził, że trzeba coś z tym zrobić. Wrócił do Polski, młody człowiek, 30-letni, nie ma pojęcia co. Zaczął czytać homilie papieskie z 79 roku do Polaków z pielgrzymki. No i co? I znalazł w pierwszym dniu wezwanie do modlitwy. Święty Jan Paweł II mówił, że wzywał Polaków do modlitwy, mówił, że to jest najważniejsze wezwanie. Okej. Już miał jakiś drogowskaz. Następnego dnia znalazł słowa świętego Jana Pawła II, który mówił: i życzę, i modlę się o to stale, ażeby rodzina polska dawała życie, ażeby była wierna świętemu prawu życia. Te dwa cytaty papieskie były dla niego drogowskazem. Założył razem z kolegami z Politechniki Krakowskiej krucjatę modlitwy w obronie życia. I stał się cud. W bardzo krótkim czasie, w mrocznych czasach komunistycznych, do tego ruchu modlitewnego dołączyło 100 tysięcy ludzi. 100 tysięcy ludzi dołączyło do ruchu modlitewnego, do ludzi, którzy nie mieli pieniędzy, nie mieli znajomości, nie było internetu, nie było radia, była cenzura. Nie można było zrobić 20 kserokopii bez pozwolenia odpowiednich władz, czy zrobić pieczątki nawet z jakimś tam wezwaniem papieskim. Więc no, to był autentyczny cud. Później ta krucjata modlitwy przerodziła się w kolejne dzieła. To był pierwszy masowy ruch w obronie życia w Polsce. I to się stało dzięki słowom papieskim. Ci młodzi ludzie z Politechniki Krakowskiej, którzy mieli dobrą wolę, widzieli potrzebę zmian, ale nie mieli pojęcia, co zrobić. Usłyszeli wezwanie papieskie do modlitwy, dowiedzieli się, że papież się życzy sobie i modli się o to stale, żeby rodzina polska dawała życie. I to był początek masowego ruchu pro-life. Potem był 93, 97, 2020 rok. Liczba aborcji cały czas spadała. Więc no, atak na świętego Jana Pawła II to jest także atak na życie.
Panie Wojciechu, też ostatnie miesiące i to takie napięcie polityczne przed zbliżającymi się wyborami pokazuje, że temat ochrony życia staje się ważnym tematem politycznym, bo też liderzy liberalno-lewicowej opozycji wprost obiecują liberalizację prawa dotyczącego ochrony życia. Obok tego mamy sondaże, którym możemy wierzyć lub nie, ale to poparcie dla tak zwanej aborcji na życzenie w Polsce rośnie. To chyba też efekt tych proaborcyjnych czarnych marszy, które przetoczyły się przez Polskę po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Czyli to, co pan powiedział na początku, że obrońcy życia nie mogą ustawać w tej walce, w tej ciężkiej pracy, no, jest bardzo ważne. Sondaże opinii publicznej zdecydowanie się pogarszają dla obrońców życia, szczególnie w grupie młodych ludzi. Jeżeli tam zapytamy o akceptację aborcji na życzenie, ona rośnie. Dlaczego tak się dzieje? No, jest to pokłosie marszy, które się przetoczyło przez Polskę. I druga sprawa to jest niezałatwienia przez rządzących, przez obecną koalicję, sprawy pomocy dla niepełnosprawnych. My w naszej działalności bardzo często spotykamy się z argumentem: zgoda, obrońcy życia, jesteście tacy wspaniali, ale modlicie się tylko i zajmujecie się tylko dziećmi nienarodzonymi. Natomiast potem, jak kobieta urodzi chore dziecko, zostawiacie ją samą sobie. To już was nie interesuje. To jest oczywiście krzywdząca narracja i krzywdzący argument. Niestety on trafia na podatny grunt. Ja zawsze podkreślam zasługi Kościoła katolickiego dla pomocy samotnym matkom, osobom w ciężkiej sytuacji. Jest szereg organizacji pro-life, które pomagają osobom w trudnej sytuacji, szczególnie jeżeli dziecko jest chore. W samym naszym Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia mamy 150 prawie podopiecznych, których wspieramy finansowo co miesiąc. Natomiast nie ma systemowego rozwiązania, które pomogłoby ponieść kobiecie te olbrzymie koszty utrzymania ciężko chorego dziecka. Według organizacji pozarządowych koszt utrzymania ciężko chorego dziecka, mówię o ciężko chorym, nie mówię tam o lekkiej niepełnosprawności czy jakiejś tam chorobie, to jest około 5-6 tysięcy złotych miesięcznie. To jest gigantyczna kwota, której mało kto może unieść, którą mało kto może unieść. Dlatego wydaje mi się, nie wydaje mi się, jestem przekonany, że zwiększenie pomocy państwa dla osób z niepełnosprawnościami i wytrącenie tego argumentu osobom za aborcją z rąk będzie miało bardzo dobry czynnik do zabezpieczenia i poparcia dla dobrego prawa chroniącego życie, które mamy w tej chwili w Polsce. Ja przypomnę, że mamy w tej chwili prawo, które chroni życie nienarodzonych dzieci, także podejrzewanych nawet o niepełnosprawność. To jest naprawdę wielki sukces, to co mamy w tej chwili, za to musimy Panu Bogu dziękować. Natomiast musimy domagać się zwiększenia pomocy państwa dla osób niepełnosprawnych. I stąd inicjatywa między innymi państwa, inicjatywy obywatelskiej. Zbieracie państwo podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, który ma ułatwić to finansowe funkcjonowanie rodzin, które mają pod swoją opieką chore, ciężko chore dzieci. No bo obecnie opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością mają całkowity zakaz pracy, jeśli pobierają to świadczenie pielęgnacyjne. To jest niespełna 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Tak. Sytuacja osób z niepełnosprawnościami jest tragiczna. Zacznijmy może od początku. Ja zrobię taki przydługi wstęp. Jak pan uzna, że dość, to proszę przerwać. Tak jak wspomniałem, według organizacji pozarządowych koszt utrzymania ciężko chorego dziecka to jest około 5-6 tysięcy złotych miesięcznie. Państwo polskie natomiast bardzo mizernym stopniu partycypuje w tych kosztach. One są przerzucane w większości na rodziców, na opiekunów. Są trzy główne elementy wsparcia, takie comiesięczne, stałe, znaczące dla niepełnosprawnych. Pierwszy to jest zwykłe 500+, czyli takie jak na zdrowe dziecko człowiek dostaje, tak i dostaje na
dziecko z niepełnosprawnością, czyli dostaje miesięcznie 500 zł. Następnie jest zasiłek pielęgnacyjny. To jest zasiłek w wysokości 215 zł i 84 groszy dla osoby, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Czyli sumując te dwie kwoty, to jest 715 zł i 84 groszy. I to jest taka baza. I jest tutaj dodatkowe świadczenie, które jest, nazywa się świadczeniem pielęgnacyjnym. To jest dosyć spore świadczenie. Ona wynosi 2458 zł. I one może być przyznane dla opiekuna ciężko chorej osoby pod jednym warunkiem. Absurdalnym. Opiekun, który pobiera świadczenie pielęgnacyjne, nie może wykonywać żadnej pracy legalnej. Nie może pracować na umowy zlecenie, umowę o dzieło, etacie, nie może prowadzić gospodarstwa rolnego, nie może nawet wydoić swojej krowy i sprzedać tego mleka. To jest absurd. Mamy grupy ludzi, którzy pobierają świadczenia i mogą pracować. To są emeryci, renciści, kobiety na urlopie macierzyńskim, osoby ciężko niepełnosprawne, całkowicie niezdolne do pracy, nawet mogą pracować. Czyli osoba całkowicie niezdolna do pracy, pobierająca rentę socjalną, może pracować, natomiast zdrowy rodzic opiekujący się chorym dzieckiem nie może pracować. Zatem, sumując te kwoty, wsparcie państwa dla tych rodzin jest albo 500 plus i zasiłek pielęgnacyjny, jeżeli rodzic nie rezygnuje z pracy i z własnej pracy utrzymuje chorobę dziecka i jego leczenie, albo 3200 z kawałkiem, jeżeli dostanie świadczenie pielęgnacyjne i zrezygnuje z pracy. Za tą kwotę 3200 musi utrzymać chore dziecko, którego koszt wynosi około 5-6 tysięcy złotych utrzymania, oraz siebie, ponieważ nie może pracować. Musi, matka, która weźmie takie świadczenie, też musi się ubrać, musi zjeść, musi opłacić rachunki i tak dalej, prawda? Więc to jest kwota, która nie wystarcza na przeżycie. To jest kwota, która powoduje, że według badań Narodowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czyli agencji rządowej, 70% rodzin, w których jest osoba z niepełnosprawnością, ma problem z zakupem lekarstw i opieki zdrowotnej. 70%. 60% z tych rodzin ma problem z pokryciem kosztów rehabilitacji. To są przerażające dane. To nie jest ubóstwo zawinione, prawda? Choroba nie wybiera. Ja jak jestem z synem w szpitalu na oddziale, to obok mnie leży profesor, urzędnik, obsługująca osobę koparka, nauczyciel, lekarz, prawda? To są wszyscy ludzie, to jest cały przekrój społeczeństwa. I mimo tego oni sobie nie mogą radzić. Dlatego przygotowaliśmy inicjatywę obywatelską, która zakłada zniesienie zakazu pracy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. To byłby realny program, który wspomoże osoby niepełnosprawne. Tam są trzy elementy. Pierwsza to jest grupa ludzi, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne. Oni będą mogli pracować, będą mogli dorobić. Szacujemy, że około 5 miliardów złotych oni będą mogli rocznie dorobić dla swojej rodziny. To jest sporo. Druga grupa to są ludzie, którzy podjęli tragiczny wybór i zrezygnowali ze świadczenia pielęgnacyjnego, ponieważ wiedzą, że za niego się nie utrzymają, siebie i swojego chorego dziecka. Więc oni będą mogli otrzymać świadczenie na zasadzie równości. Konstytucyjne zasady równości. Wspólnym mianownikiem tu jest posiadanie ciężko chorego dziecka. I trzeci element, który chcemy wprowadzić, to jest zwiększanie tego świadczenia o 50% w przypadku posiadania więcej niż jednego chorego dziecka pod swoją opieką. Tych rodzin nie ma bardzo dużo, natomiast są takie rodziny i im należy się dodatkowe wsparcie. W tej chwili ten zasiłek jest tak, czy to świadczenie jest tak skonstruowane, że bez względu na to, ile osób czy dzieci jest chory w rodzinie, można otrzymać tylko jedno świadczenie pielęgnacyjne. To chcemy zmienić, zwiększając to świadczenie w zależności od ilości dzieci. To są trzy elementy, które są zawarte w naszym projekcie ustawy, aby ten projekt trafił do Sejmu
i żeby musiał się nim zająć Sejm, to musimy zebrać 100 tysięcy podpisów. To jest jak najbardziej realna liczba. Myślę, że w tej chwili więcej ludzi nas słucha niż te wymagane 100 tysięcy. Jeżeli podpisaliby się ze swoimi rodzinami, ze znajomymi, to jesteśmy w domu. Ja zawsze powtarzam, że to jest niesamowicie słabe lobby. Mówię o osobach z niepełnosprawnościami. To są ludzie, którzy opiekują się swoimi ciężko chorymi dziećmi, bo tylko takimi się zajmujemy. I nie mogą organizować wielkich manifestacji pod Sejmem, nie mogą blokować stolicy, nie mogą rzucać śrubami, krzyczeć pod Sejmem i tak dalej, i tak dalej. Oni zajmują się swoimi dziećmi. To było uderzające, jak ja zakładałem ten komitet obywatelski. Zaprosiłem środowiska z całej Polski. Większość tych ludzi miało dzieci z niepełnosprawnościami. Dwie osoby przez 2 tygodnie nie były mi w stanie wysłać listu polecanego z oświadczeniem, że przystępują do komitetu. Dlaczego? Bo to są 3 godziny. Wyjść z domu, pójść na pocztę, wystać się w kolejce, wrócić i tak dalej. W tym czasie ktoś musi sprawować opiekę nad dzieckiem. Oni nie Panie przystąpili Wojciechu, do komitetu. W ostatnich też dniach widzieliśmy protest opiekunów osób niepełnosprawnych w Sejmie. Nie ma co ukrywać, że ta akcja też miała wymiar polityczny, bo organizowała ją poseł z Platformy Obywatelskiej. Rozpoczęła się też dyskusja z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Padły pewne propozycje. Jest oferta ze strony resortu, aby umożliwić pracę opiekunom, rodzicom osób niepełnosprawnych, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, ale pojawił się limit 20 tysięcy złotych rocznie. To jest nieco ponad 1600 złotych miesięcznie. Jak pan oceni tą propozycję? Bardzo negatywnie. Resort, minister pracy, pani Marlena Maląg i pan minister Wdówik zaproponowali dwie rzeczy i puścili przekaz medialny taki, że zostanie zniesiony zakaz pracy dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zostanie wprowadzone nowe świadczenie, tak zwane świadczenie wspierające, gdzie osoba z niepełnosprawnością będzie mogła się ubiegać o świadczenie nawet w wysokości 2900 zł. I to poszło w świat i zrobiło bardzo wiele złego. Ponieważ jeżeli przyjrzymy się szczegółom tej propozycji, to okazuje się, że to zaproponowane wsparcie bardzo niewiele pomoże bardzo niewielu osobom. Już mówię. Przyjrzyjmy się zniesieniu zakazów pracy dla osób z niepełnosprawnością zaproponowanych przez ministrów. Osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w Polsce jest w tej chwili 435 tysięcy. To są wszystkie osoby, których niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia lub 25, jeżeli kontynuowali naukę. Wprowadzenie, oni się dzielą na dwie grupy. Osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne, ich jest 175 tysięcy. I osób tych, o których ja mówiłem, którzy podjęli tragiczną decyzję, stwierdzają, że te 2458 świadczenia nie wystarcza i z własnej pracy będą utrzymywać swoje ciężko chore dziecko. Zatem propozycja ministerstwa limitu 20 tysięcy złotych rocznie dochodu oznacza, że rodzic może osiągnąć dochód miesięczny nie większy niż 1666 zł. Zatem ta grupa osób, które w tej chwili pracują, zaciskają zęby i utrzymują swoich dzieci, nie skorzysta z tej zmiany prawa, ponieważ oni muszą zarabiać więcej, skoro nie pobierają świadczenia. Jakby zarabiali mniej niż 2458, to by pobierali świadczenie, a nie sami pracowali. Więc możemy się skoncentrować i wybrać, mogliby skorzystać z tej propozycji ludzie tylko z tej mniejszej grupy, którzy mają ciężko chore dzieci i pobierają świadczenie pielęgnacyjne. Więc już większość odbiorców ewentualnych wycinamy. Następnie trzeba się zastanowić, czy 1660 zł do robienia to jest rzeczywiście kwota duża. To jest niecałe pół etatu za minimalną płacę, która jest w Polsce w tej chwili, która nie może być niższa. To jest kropla w morzu potrzeb w dalszym ciągu. To nie pozwoli osobie, która utrzymuje ciężko chore dziecko, utrzymać siebie i swojej osoby, która jest pod jego opieką. Zatem limit
jest absolutnie nie do zaakceptowania. Panie Wojciechu, niestety czas nam się kończy. Proszę taką szybką już konkluzję na koniec. Kilkadziesiąt sekund mamy. Proszę o wejście na stronę internetową Stop Zakazowi Pracy, przejrzenie tych materiałów, które tam są. Tam są wszystkie argumenty, których używamy, zapoznanie się z tym. A jeżeli mówimy o propozycji ministerstw, to zgoda, ale bez limitów. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, a także przedstawiciel tej inicjatywy ustawodawczej Stop Zakazowi Pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże. A Polski Punkt Widzenia w poniedziałek o stałej porze 21:40. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.